w jakich okolicznościach my się poznaliśmy. Zarówno z Piotrem, jak i z Karoliną w zasadzie na pielgrzymce. Pielgrzymki pierwsze na Jasną Górę były wyjątkową sprawą, gdzie pielgrzymowaliście przez wiele, wiele lat, a ja mam cichą nadzieję, że jeszcze może i będziecie pielgrzymować. Ale do czego zmierzam? Skoro rzeczywiście od 17 do 25 sierpnia ten czas był dla Was wyjątkowy i zarezerwowany na pielgrzymkę, czy to z Mielca, czy też od nas z Tarnowa z grupą czwartą, to oznacza, że i Maryja jest dla Was kimś wyjątkowym. I skoro co roku przychodziliście przed jej cudowny obraz, powierzając jej swoje sprawy, trudności, ale też marzenia, to teraz do Was wraca. To ona, Maryja, jest Waszą towarzyszką, jest zaproszona w dniu dzisiejszym na ślub i będzie z Wami. A skoro ona Wam towarzyszy i tak mocno jest obecna, to warto się w nią wpatrywać. Popatrzmy na Maryję i widząc jej życie, uczmy się od niej, czym jest prawdziwa miłość.